Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavka, a dzisiaj dla Was mam coś naprawdę, można powiedzieć, no unikatowego. No nie jest to może samochód z rzędu Ferrari Testarossa, ale na polskich drogach tego naprawdę nie widuję zbyt często, zwłaszcza w odmianie Fiat, no bo jest to Fiat Ulisse, jeden z trzech wozów bliźniaczych, czyli był Ulisse, Peugeot 807 i Lancia. Kurczę, wyleciało mi z głowy, ale Lancia też była i chyba jeszcze Citroen C8. Wozy bardzo podobnej konstrukcji ze stosowaniem różnych silników. Tutaj mamy fajny silnik, bo dwulitrową benzynę nadającą się do gazu. Jest to dwulitrowa benzyna z Peugeota, bardzo podobna albo taka sama po prostu jak w modelu 407, czyli ta około 136 koni. Też to bezproblemowo znosi gaz. Butle, miejsce na butle macie pod spodem, więc można sobie założyć LPG i przede wszystkim wozić dalej 7 osób, tak jak jest tutaj w tym wozie. Wóz jest 7-osobowy, więc dla osób z większą rodziną czy potrzebujących trochę więcej miejsca, jak najbardziej jest polecany. Przy okazji mamy tutaj również manuala. Przebieg jak na tak stary pojazd, bo to jest pojazd z 2003 roku, czyli 21-letni. Ma tylko 255 tysięcy, czyli lekko ponad 10 tysięcy rocznie, więc według mnie wynik bardzo dobry na auto naprawdę duże, które ludzie też po prostu kupują do robienia dużych ilości tras i kilometrów, no, do jakichś tam podróży. Kolejny plusik, wóz stały bezwypadkowy, chociaż tu dużo do mierzenia nie ma, bo 5 elementów jest z tworzywa sztucznego, takich, których przeważnie są metalowe. Są te dwa przednie błotniki, dwa tylnie błotniki mają takie nakładki plastikowe i tylnia klapa jest chyba cała stworzywa. Co jeszcze miałem dodać? Bardzo długo serwisowany, na początku we Fiacie, później ktoś jeździł do Daihatsu, ale to nie były wozy trudne w obsłudze, raczej wszystko proste do ogarnięcia. Co jeszcze miałem dodać? Bezwypadkowy, pierwszy właściciel od nowości, facet 60 rocznik, jeszcze macie stary Brief i kupił go w 2003 roku i jeździł aż do teraz. To jeszcze warto o tym wozie wspomnieć. Bardzo ciekawy design. Powiem Wam szczerze, że przejdę sobie jeszcze na chwilę do przodu. Przód to się praktycznie w ogóle nie zestarzał, przy ta konstrukcja to ma ile lat? Pewnie około 22. Sam mówię design, może konstrukcja będzie jeszcze starsza, a teraz właśnie się zrobiła taka moda na takie coraz bardziej specyficzne dzielenie reflektorów. Przód macie taki, jak widać, fajny trapez, delikatnie trochę przypomina Sedeci, a spójrzcie, to już było dużo wcześniej przed tym. Fajnie, że lampy nie są zmatowiałe, to nadaje naprawdę temu wozowi takiego przyjemnego smaku. I z przodu, jakbyście może odcięli zderzek do połowy, przez te małe, wąskie lampy wygląda dość sportowo. Bardzo mi się też podobają te wielkie przeskrzenia, spójrzcie, jaka jest wielka przednia szyba i wszystkie boczne. Doskonale w tym aucie wszystko widać. No i też bardzo ładnie rozwiązali ten pałąk. Nie jest, że macie dwa takie, jeden po prawej, drugi do lewej, tylko to jest takie rozsuwane i ktoś jak chce jechać na narty, czy na jakiś windsurfing, może sobie to ustawić inaczej. Tył też wielki, no i duży plusik, że ma czujniki parkowania, bo przy tych takich wozach kobylastych, troszeczkę obłych, jest to naprawdę przydatne. A wiadomo, przez tyle lat jakaś wnioteczka się zawsze znajdzie, ale szczerze powiem Wam, że jakbyście kogoś nie zapytali, ktoś nie zna motoryzacji, to myślę, że dałby tam samochodowi z 10 lat mniej i mógłby powiedzieć, że to jest 2013 rok. Plastik. Również no i przednie butniki też plastik. Wspominałem Wam stary Brief, możecie sobie zobaczyć właściciela i tu jest data urodzenia. No i tutaj też w książce wpisany jest pan Schupman Joachim. Jak widać, Fiacik, macie jego winek, byście chcieli go sprawdzać. No i przejdźmy sobie do
tych wpisów serwisowych, potem nagramy wnętrze, bo naprawdę jest tego dużo. Proszę, tutaj pierwsze te Fiata, Rachciach Bach. Dalej, tutaj też mamy Fiat i Fiat się skończył w 2008 roku. Wylecimy dalej, tu jest Daihatsu. No, musiałbym spojrzeć jeszcze później na te adresy, bo czasami jest tak, że po prostu dealer zmienia markę, którą oferuje. Bach, 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 wszystko ładnie, coś porobione, nawet co 10 tysięcy, widzicie, 148, 158, 168, widać, że facet do niego dbał, to nawet tylko 5 tysięcy kilometrów, tu ciut więcej, cały czas lecimy z tym i nawet widzicie, chociaż się tutaj skończył nam miejsce na takie typowe wpisy, jednak jeszcze ktoś zrobił dwa ostatnie serwisy. 23 ostatni przy 249, a teraz spójrzcie, ma 255, czyli tak naprawdę nie jest to dużo zrobione, bo jak mówiłem wam, to auto już wiele nie jeździło. Dobra, pauza, gramy wnętrze. To nagrajmy sobie wnętrze, no, tak mówiłem, futury z pełną gębą, nawet te fotele są, mają specyficzny kształt, zobaczcie jak ciekawie jest zaprojektowany zagłówek, macie rączki do wysiadania, no bo te oczywiście, zapomniałem wspomnieć, że te drzwi nie są otwierane na oścież, tylko przesuwne, no i jeszcze duży plus, bo tutaj ten wóz ma wyciągane fotele, a konkurencja na przykład jak Opel Zafira miała tylko przesuwaną kanapę i nie były te fotele tutaj oddzielnie, tylko była to kanapa. Jest kilka airbagów, spójrzcie jaki ten wóz jest długi. Ledwo widać z tyłu te ostatnie rzędy siedzeń, ale naprawdę konkurencję miał niewielką, bo to konkurencja była naprawdę Galaxy, można powiedzieć, razem z grupa Galaxy, Volkswagen Alhambra, no i chyba jeszcze Espace miał wyciągane fotele, a tak to, no i ta grupa tych samochodów. Tak to myślę, że nic więcej tu nie było. Dobra, fotele macie z podgrzewaniem. Tutaj też jest on pompowany do góry. Proszę, można sobie podnieść. To już wam pokazuję tych cyk, ale tego pewnie na kamerze nie widać. Kilka schowków. Nawet schowki pomyślane sobie. O, proszę, tutaj jeden schowaczek, drugi dla kierowcy. Ach, ciach, pach. No i według mnie bardzo futurystyczna deska, bo w tej desce, tak jak tutaj widać, jest takie przejście i to wam to się delikatnie poświetla. Nie za bardzo, nie wiem do czego to ma służyć, ale spójrzcie, no naprawdę jakbym widział jakiś koncept car. Każdy osobny jakby okrągły wskaźnik, obrotomierz, rzeczywiście prędkościomierz i na boku macie temperaturę płynu oraz ilość paliwa. Tutaj komputer pokładowy, bardzo podobny jak w Peugeotach. Można sobie tutaj manetką połączyć w środku, bardzo podobny do Peugeotów chyba Fiat. Nie wiem, co tu użył swoich rzeczy, ale bardziej bym stwierdził, że to jest francuski samochód. Tutaj macie też fajnie ukryte radio fabryczne Clairona. Kto kojarzy stare Renówki i inne samochody z Francji, oni często tak robili, a tutaj sobie sterujecie radyjkiem. Tutaj też futurystycznie, powiem wam, ten fajnie zaprojektowany panel od klimatyzacji automatycznej, klima jest nabita, chłodzi świetnie, powiem wam, że teraz ustawione jest na jedną kreskę, a czujesz taki mróz tych nawiewów, że masakra. Też śmiesznie zaprojektowana, no nawet nie wiem, to jest popielniczka, nie jest, bo jak widzicie, ale to jakiś taki sympatyczny schowek, nie wiadomo na co, też ciekawy wygląd tego przycisku od awaryjnych. Tu kolejne miejsce na dwa kubki, proszę bardzo. No i tu jeszcze chyba dwa kolejne kubki? Nie, tutaj mamy dopiero ewentualnie popielniczkę, jak widać nigdy nikt nic tutaj chyba nie wypalił, widać po zapalniczce. Dla osób, które nie lubią papierosów, jak najbardziej się daje, to spodoba. No i tutaj mamy jeszcze chyba miejsce albo na kubeczek, albo coś sobie można tutaj schować. Ale też powiem wam, sprytnie zaprojektowane. Przechodzimy sobie dalej. Licznik maluteńki. Tutaj macie kilka informacji takich ważnych, a na komputerze pokładowych możecie sobie sprawdzić inne rzeczy. Przechodzimy tutaj. Kolejny schowek, czyli samego przodu macie 5 schowków praktycznie, jeżeli by liczyć ten duży. Regulacja świateł, wyłączenie ESP i oczywiście podnoszenie i opuszczanie szyb. Manetka jakby Francuzie do zapalania świateł przeciwdzielnych, a tym sobie wysokość kierownicy regulujecie. Proszę, ładnie to idzie w górę i do przodu razem z całym tym małym wskaźnikiem przebiegu kilometrów. Co tam jeszcze? No mój boczek, no i fotel. Fotele od razu wam mówię, w tych autach, jak ktoś po prostu zna ten model, one się zużywały bardzo mocno, bo po prostu była bardzo gruba gąbka i ta gąbka po czasie lekko się wycierała. Tutaj tak jest nieźle, bo ten fotel nie jest zapadnięty, ale pokazuję wam zawsze tak, jak jest naprawdę
z tymi samochodami. No i nawet spójrzcie, nawet tutaj się też jakiś diesel, facet od designu, czy kobieta postarała, też to jest takie, że tak powiem, jakieś, nie jest to najprostsze kwadraty, tylko wszystko widzicie w takich jakby półokolach i tutaj tak samo. Dobra, ogólnie autko bardzo czyste, przyjemne, utrzymane. Jak kupicie samochód tego od Niemca, że jeździł tyle lat, to czuć, że te samochody po prostu są niezłe i nie są takie dojeżdżone. Na wyposażeniu macie wszystko, co trzeba, podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka, no i klima automat to robi największą robotę. Cóż, jak film Wam się podobał, to łapka w górę, macie pytania, sugestie, to możecie też również zasubskrybować kanał i zostawić to wszystko pod filmem, albo odezwać się do mnie na moich mediach społecznościowych, takich jak Mavkarauta na Instagramie, czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że każdy samochód u mnie jest opłacony. Niestety na ten wóz nie mogę wystawić gwarancji, bo jest powyżej 20 lat, ale tak jak mówię, przy wozach to takich tam jakichś kwot 10 tysięcy, czy troszkę więcej. Mało osób się na to decyduje, bo jest to dość tam duży procent wartości. No i również oczywiście, jeżeli tego samochodu jak nie macie dostarczyć jak do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę Wam go podrzucić na lawecie. A jeżeli samochód firmy się sprzedał, mogę Wam poszukać również.